Czy Ty znowu dostałeś jedynkę z chemii? No tak jakoś wyszło, no znowu ta baba się wzięła na mnie i ona nic nie potrafi tłumaczyć. Ci mówiłem ile razy, ci mówiłem, że ta chemia jest głupia i... Dobra, pokaż mi tą kartkówkę. Gdzie popełniłeś te błędy? Dobra, dobra, no jak już chcesz, to masz. Ci pokażę tą kartkówkę, co? Myślisz, że będziesz umiał to ogarnąć? Nie będziesz umiał tego ogarnąć w ogóle, nie będziesz umiał tego zrobić, bo tego nikt nie umie zrobić tego. U mnie w klasie nikt tego nie potrafi zrobić. No tak, no tak. Tyle razy Ci mówiłem, tyle razy Ci mówiłem, Ty jesteś analfabetą chemicznym. Ty nie potrafisz dobrze czytać po chemicznemu. Dobra, chodź, pokażę Ci, o co w tym wszystkim chodzi. <laughs> <Like it. śmiech> Teraz się skup. Przestań scrollować tego TikToka, czy te shorts, czy cokolwiek innego, tylko wreszcie mnie posłuchaj. Dobra już, dobra już. Wyłączę na tą chwilę. Stary, że się zawsze tam czepiają się. Już, już, dobra. Schowałem, schowa schowałem, wyłączyłem, wyłączyłem. Jeszcze, jeszcze coś? Będę Cię słuchał teraz. Mów do mnie. Chwilę masz, to mów. Chwilę Ci tylko daję. Pokażę Ci, jak przeczytać taki zapis prawidłowo, taki zapis i taki zapis. Czyli tak naprawdę, kiedy mówimy atom, a kiedy mówimy cząsteczka. Będziemy posługiwali się kolorowymi kulkami, które będą symbolizowały atomy konkretnych pierwiastków chemicznych. I tak... Mała biała kuleczka to będzie wodór. Czerwona kuleczka to będzie tlen. A czarna kuleczka to będzie węgiel. Symbole H, O i C. Znasz, prawda? Tak, kulki jakieś kolorowe, będziemy teraz pokazywał. Myślę, że jakieś dziecko jestem, że ja nie rozumiem. Będziemy na kulkach teraz robił. Dobra. Nie gada. Nie gada. gdzie święty spokój. No to zaczynamy. Jeżeli mówimy o pojedynczym atomie wodoru, czyli taki model białej kuleczki, którą trzymam sobie w ręce, to zawsze zapisujemy go jako po prostu H i czytamy jeden atom wodoru. Jeżeli mamy dwa atomy wodoru, osobne, niepołączone ze sobą, to wtedy przed tym H będzie duża dwójka. 2H, czyli dwa atomy wodoru. Ale jeśli, a chemia od tego jest, atomy wodoru połączą się, a potrafią i lubią się łączyć... Pojawia się coś takiego, co nazywa się cząsteczką. I teraz ja w ręce trzymam jedną cząsteczkę wodoru, zwróć uwagę, one są połączone ze sobą, która zbudowana jest z dwóch atomów wodoru. Jak to zapiszemy? Jako H2, i ta dwójka będzie na dole, czyli nie 2H, bo to są dwa atomy wodoru, tylko H2, czyli jedna cząsteczka wodoru. Tej jedynki nie piszemy z przodu, chyba że Cząsteczek mamy więcej. Kiedy? Na przykład teraz. To jest jeden atom tlenu. Symbol O. I tak też to zapiszemy, i tak też odczytamy. Jeżeli będzie zapis 2O, oznacza to dwa atomy tlenu. Jeśli jednak będzie zapis chemiczny O2, będzie oznaczało to jedną cząsteczkę tlenu, która zbudowana jest z dwóch atomów tlenu połączonych ze sobą. A jeśli zobaczysz zapis 2O2, to będzie to oznaczało dwie cząsteczki tlenu, czyli w sumie cztery atomy tlenu, a bo te się łączą, a czasami się nie łączą. Aha. No tak, ona mówiła o tym na lekcji. Rzeczywiście, ja nie słuchałem wtedy, bo rysowaliśmy sobie penisy w zeszycie, i Jacek mi narysował, ja mu narysowałem większego, i on potem mi złamał długopis, i ja poszedłem do toalety, żeby tam zrobić sobie bekę i coś na płytkach napisać, ale, ale faktycznie wróciłem, było coś takiego na tablicy ale nie chciało mi się przepisać bo mi się nie chciało przepisać bo myślałem, co tam, bo na grupie dostaliśmy taką wiadomość taki mem był dobry z ogórkiem i kotem, w dobre to było, ale było, było, rzeczywiście było na tablicy, aha, czyli to o to chodzi A, a ok, łącze, dobra A cząste, dobra, dobra, no mów dalej, mów dalej bo to chyba jest dobre, znasz coś takiego jak dwutlenek węgla? znasz, z przyrody Chemicy na to mówią tlenek węgla 4. Model wygląda tak. Jeden atom węgla, dwa atomy tlenu. Zapisujemy to jako CO2. Gdybym miał więcej takich cząsteczek, to z przodu byłaby duża cyferka, czyli współczynnik, czyli coś, co oznaczałoby więcej cząsteczek. Na przykład teraz. Co to może być? Czerwona kulka po środku i dwie białe kulki. Po bokach. Czy pamiętasz z początku filmu, czym były białe kulki, a czym była czerwona? Tak. Białe to były atomy wodoru, czerwone symbolizowały atom tlenu, czyli H2O. I to jest cząsteczka wody. Dokładnie tak sobie wygląda i zapisujemy jej symbol jako H2O. I tak czytamy: jedna cząsteczka wody. Jeśli będą dwie, to będzie 2H2O i to będzie oznaczało dwie osobne cząsteczki wody. A jeśli będzie 3, to będzie 3H2O i to będzie oznaczało trzy cząsteczki wody. Czyli uwaga, związek chemiczny. To są takie substancje chemiczne, które zbudowane są z co najmniej dwóch różnych. Dwóch różnych atomów. Zobacz, węgiel, tlen. Tlen i wodór. A cząsteczka pierwiastka chemicznego, zobacz. Cząsteczka pierwiastka chemicznego wygląda tak. Dwa lub więcej połączonych ze sobą takich samych atomów. Dwa lub więcej połączonych ze sobą atomów tego samego pierwiastka i nic innego. Czyli tak. Mamy atom, czyli pojedyncze indywiduum. Może z przodu być cyferka i wtedy mamy razy ileś. Dwa atomy tlenu, 2O, cztery atomy węgla, 4C. Ale może być cząsteczka pierwiastka chemicznego, czyli O2, i wtedy powiesz jedna cząsteczka tlenu. Albo może być 3O2, i wtedy powiesz trzy cząsteczki tlenu. A w sumie sześć atomów tlenu. Albo może być cząsteczka związku chemicznego, i wtedy powiesz na przykład. CO2, czyli jedna cząsteczka tlenku węgla 4, a jeżeli z przodu będzie 3, przed tym CO2, to powiesz 3 cząsteczki tlenku węgla 4. No tak, tak, no oczywiste, to jest oczywiste. No, to mam nadzieję, że teraz już będziesz dostawał same piątki i szóstki z chemii, bo przecież chemia jest taka prosta i przyjemna. Jak chcesz więcej, to obserwuj, polub i w ogóle zrób te wszystkie cudowne rzeczy, które robi się w internecie. Trzymam za Ciebie kciuki. Aha, a, a, czyli atom, cząsteczka, no ta dobra, dobra, teraz wszystko zrozumiałem, nie no, to jest mega, mega spoko, w ogóle to jest takie oczywiste, jak wrócę do szkoły, to Jackowi to też wytłumaczę, zaraz na tej drugiej stronie, co on mi tego penisa rysował, to mu to wszystko wyjaśnię i wiesz co, i pójdę do tej nauczycielki od chemii i jej powiem, że ona dobrze tłumaczy i... Obiecam jej, że następnym razem będę chyba siedział bliżej i postaram się jej posłuchać, chociaż przez chwilę. Jacka też zaproszę do bliższej ławki, się jest miejsce. Nie no, w ogóle super, super, naprawdę w ogóle Jezu, jak ja ogarniam teraz te atomy i cząsteczki, te małe, te duże. W ogóle wszystko wiem, nie? Atom, cząsteczka, związek chemiczny, petarda, naprawdę petarda. Jezu, nie mogę się doczekać na następnej lekcji chemii. Dzięki, dzięki, lecę, lecę.